Na podcast Królowie Parkietu zaprasza Piotr Zając, finsight.pl. Dzień dobry Państwu, jest piątek, 3 marca. Tym razem zapraszam nie na rozmowę z człowiekiem rynku, ale na premierę nowego formatu. Format ten zatytułowałem Królowie Parkietu i będę w nim cyklicznie opowiadał o znanych i legendarnych inwestorach giełdowych. Będę przybliżał ich życiorysy, opowiadał o różnych ciekawostkach z nimi związanych, a także, być może przede wszystkim, zastanawiał się nad tym, czego dziś możemy się od tych legend nauczyć. Na premierowy odcinek jako bohatera wybrałem Benjamina Grahama, czyli ojca inwestowania w wartość. Inwestowanie w wartość rozumiane jako kupowanie spółek, które są stabilne, solidne fundamentalnie, ale jednocześnie dość nisko wyceniane. Niektórzy uważają, że to tak tytułem wstępu, że gdyby nie Graham, to być może w ogóle nie powstałby zawód analityka fundamentalnego, bowiem to on jako pierwszy zebrał i usystematyzował wiedzę dotyczącą spółek giełdowych, a następnie przekazywał ją w podręcznikach, a także na wykładach na Columbia University. Do najbardziej znanych jego książek należy Inteligentny inwestor, wydany także w języku polskim. Warto też na wstępie dodać, że Graham był wyrocznią samej wyroczni z Omachy, czyli Warrena Buffetta. Zresztą sam Buffett mówił o swoim stylu inwestycyjnym, że jest w 85% Grahamem właśnie i w 15% Philipem Fisherem. W tym premierowym odcinku opowiem trochę o życiu Grahama, a także o krytyce pod jego adresem, bo taka też się pojawiła. A na końcu przedstawię 10 wybranych przeze mnie subiektywnie kryteriów inwestycyjnych, które on stosował i które mam nadzieję posłużą Państwu jako inspiracja przy budowaniu własnych strategii, własnych metod inwestycyjnych. Także serdecznie zapraszam do słuchania. Zacznę od życiorysu. Benjamin Graham urodził się 9 maja 1894 roku w Londynie. Długo jednak na Wyspach nie zabawił, bowiem gdy miał zaledwie rok, jego rodzice postanowili wyemigrować do Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych. Jego ojciec był przedsiębiorczym człowiekiem, prowadził własny biznes i zajmował się importem porcelany. Niestety zmarł w 1903 roku, a rodzinna firma niedługo potem upadła. Matka Bena, Dora Graham, postanowiła wtedy zainwestować resztę oszczędności na Wall Street i nie ma w tym przypadku, bowiem na amerykańskiej giełdzie na początku XX wieku panowała silna hossa napędzana luźną polityką Departamentu Skarbu. Na marginesie, skąd my znamy taki luz? I ten rynek byka przyciągał wówczas niedoświadczonych inwestorów, którzy nakręcali spekulacyjną spiralę. Niestety w 1907 roku doszło do krachu, znanego jako panika bankowa 1907. Bańka pękła, Grahamowie stracili pieniądze i znaleźli się na progu ubóstwa. To była pierwsza i być może kluczowa giełdowa lekcja dla Benjamina Grahama. Na własnej skórze przekonał się bowiem, jak ryzykowne są rynki akcji. Wielu uważa, że to właśnie to doświadczenie sprawiło, że strategia dorosłego Grahama była konserwatywna i cechowała się wysoką awersją do ryzyka. Być może właśnie tu znajduje się źródło jego bazowej zasady, tak zwanego marginesu bezpieczeństwa, która mówiła tak w uproszczeniu, by zawsze kupować akcje wyceniane poniżej wartości fundamentalnej spółki. A wracając do życiorysu, Graham był bardzo zdolny. Ponoć już jako dziecko wykazywał niesamowitą pamięć i miał smykałkę do matematyki. W szkole średniej natomiast nauczył się czytać w aż 6 językach. Bez trudu dostał się na Uniwersytet Columbia, kończył go z drugim wynikiem na roku i dostał propozycję pracy na 3 wydziałach – filologii angielskiej, matematyki i filozofii. Nie wybrał jednak kariery akademickiej, postawił na Wall Street. Zatrudnił się w firmie inwestycyjnej Neuberger Henderson & Leb. Szybko tam awansował, dostał w zarządzanie środki klientów, a gdy nabył trochę doświadczenia, postanowił przejść na swoje. W 1926 roku wraz z Jeromem Newmanem założyli swój własny fundusz i do czarnego czwartku, czyli do 24 października 1929 roku, ten fundusz całkiem nieźle sobie radził. Niestety w wyniku pamiętnego krachu stracił on aż 70% i choć przetrwał i udało się w 1932 zwrócić środki klientom, to w wyniku kryzysu i tego krachu finanse Grahama zostały tak poturbowane, że postanowił on wrócić na uczelnię, dorobić trochę i podreperować domowy budżet.
Jak więc widać, w ciągu nieco ponad dwóch dekad Benjamin Graham doświadczył dwóch bardzo dotkliwych giełdowych krachów. Czas prowadzenia wykładów na uczelni okazał się czasem systematyzowania wiedzy i doświadczeń. Dodam na marginesie, że na początku lat 50. studentem Grahama był właśnie Warren Buffett i to właśnie tak jedna legenda poznała osobiście drugą. Podczas pracy akademickiej Graham uporządkował zasady inwestycyjne i stworzył strategię. To pozwoliło mu poprawić wyniki inwestycyjne w kolejnych latach i napisać książki, które stały się swoistymi bibliami inwestorów. Mam tu na myśli dwie pozycje: Security Analysis z 1934 roku oraz wspominanego już wcześniej, przetłumaczonego na polski, Inteligentnego Inwestora, którego pierwsze wydanie pojawiło się w 1949 roku. Mimo doświadczeń tych dwóch wspomnianych krachów, Graham oprócz pracy akademickiej cały czas zarządzał funduszem i dopiero w 1956 roku przeszedł na emeryturę. Różne źródła różnie podają, ale w ciągu swojej kariery na Wall Street uzyskiwał średnią roczną stopę zwrotu od 14,7 do 20%, taka jest rozpiętość między tymi źródłami. I warto te wartości porównać do ówczesnej średniej rynkowej, która wynosiła 12,2%, co oznacza, że regularnie pokonywał on rynek. Może nie była to imponująca nadwyżka, ale pamiętajmy, że Benjamin Graham był jednak reprezentantem konserwatywnego podejścia do inwestowania. I tutaj chciałbym zakończyć wątek czysto biograficzny i przejść do wątku dotyczącego krytyki. Benjamin Graham jest dziś swoistym pomnikiem w tym giełdowym świecie. Ojciec inwestowania w wartość, pionier analizy fundamentalnej, guru samego Warrena Buffetta. Warto jednak dodać, że nie brakuje osób, które ten pomnik trochę odczarowały, żeby nie powiedzieć skruszyły. Dlaczego? I tu jest ciekawa historia. Otóż najlepszą inwestycją w karierze Grahama był zakup 50% udziałów w firmie ubezpieczeniowej Geico. Fundusz Grahama kupił te walory w 1948 roku za 712 tysięcy dolarów, co oznaczało, że stanowiły aż 25% jego portfela. Po 25 latach ta pozycja była warta aż 400 milionów dolarów, co oznacza, że stopa zwrotu z tej jednej inwestycji pobiła wszystkie inwestycje funduszu razem wzięte. Jakże to przewrotne. Najlepszą inwestycją okazała się ta, w której Graham złamał jedne ze swoich podstawowych zasad. Po pierwsze, zainwestował znacznie więcej w jedną spółkę niż zakładała jego strategia i po drugie, trzymał akcje znacznie dłużej niż do momentu, aż cena zrównała się z wartością fundamentalną. Innymi słowy, najlepiej wyszedł on na inwestycji wtedy, kiedy złamał swoje reguły. I teraz sceptycy mówią, że Graham był farciarzem i że gdyby nie Geico, to nie byłoby tego całego pomnika. Odsyłam tu m.in. do tekstu Jasona Zweiga z Wall Street Journal, który ukazał się w 2012 roku i w którym autor mierzy się z pytaniem, czy Graham był faktycznie takim dobrym inwestorem, czy po prostu miał farta. Co istotne, sam bohater tego podcastu nigdy nie krył tego, że nagiął wtedy swoje reguły i przyznawał sam, że miał szczęście. Niemniej jednak słusznie zauważył, przynajmniej moim zdaniem słusznie, że na nadejście szczęścia trzeba być przygotowanym. Jak sam mawiał, szanse nie zapukają do twoich drzwi, jeśli wcześniej nie stworzysz im do tego odpowiedniego gruntu, przez co rozumiał on gromadzoną wiedzę, doświadczenie, posiadane środki, no a także gotowość do podjęcia większego ryzyka. Myślę, że bez tego gruntu, który Graham niewątpliwie posiadał, ani nie zarabiałby tych 14 czy też 20% rocznie, ani nie trafiłby nigdy na akcję Geico i z pewnością nie miałby materiału do napisania wspomnianych wcześniej kultowych książek. Innymi słowy, myślę, że nieuczciwe jest podważanie całego dorobku Grahama tym, że raz mu się poszczęściło. Myślę, że ten szczęśliwy zbieg okoliczności w dużym stopniu on sam sprowokował latami swojej kariery i naukowej, i biznesowej, więc byłbym daleki od burzenia pomnika, a prędzej zapamiętałbym sobie takie motto z tej całej historii, że szczęście sprzyja tym, którzy są na jego przyjście po prostu przygotowani. To motto niech będzie puentą drugiego wątku i teraz czas na trzeci. Za chwilę opowiem o kilku zasadach inwestycyjnych Grahama, ale proszę nie traktować ich jako jedyne i słuszne prawdy objawione. Liczę raczej na to, że mogą one stanowić inspirację czy też wskazówkę do rozważań nad własnym podejściem do inwestowania.
Od razu zaznaczę, że jest to subiektywny wybór 10 kryteriów, bo nie sposób zaprezentować tu wszystkiego, co opisał on w swoich książkach. Ponadto Graham stosował różne parametry w zależności od tego, w jakiej branży inwestował, jaki typ strategii stosował, mniej lub bardziej defensywny. No i też z biegiem czasu zmieniał się rynek i te różne kryteria musiały być po prostu odpowiednio dostosowywane. Przy wyborze tych zasad bazowałem na książce Inteligentny Inwestor, a także na artykułach Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i tekstach Tomka Hońdy i Adama Zaręby w gazecie giełdy Parkiet. Przechodząc do sedna. Pierwsza zasada dotyczy dywersyfikacji. Graham zalecałby w portfelu trzymać od 10 do 30 spółek, a więc zalecał dość duży poziom zróżnicowania, co oczywiście sprawia, że stopa zwrotu będzie się uśredniać w kierunku tej rynkowej, im więcej spółek będziemy mieć w portfelu. Sugerował też, by portfel składał się nie tylko z akcji, ale też z obligacji, które stanowią taki, powiedzmy, bezpieczny bufor. Druga reguła dotyczy kapitalizacji spółek. Graham preferował mniejsze podmioty zamiast blue chipów. Uważał bowiem, że duże spółki są w centrum zainteresowania, mają duże pokrycie analityczne, są często opisywane w mediach, a ich akcje posiadają wielkie fundusze. W efekcie są to zazwyczaj podmioty dobrze wyceniane i po prostu trudniej znaleźć wśród blue chipów okazję w postaci niedowartościowanego waloru. Trzecia zasada dotyczy już wyceny. Graham zalecałby szukać relatywnie nisko wycenionych podmiotów i w tym celu na wstępie warto posortować rynek według wskaźnika cena do zysk i wybrać 10% firm o najniższych jego wartościach. Według Grahama cena do zysku powinna wynosić maksymalnie 10, a najlepiej jakby była niższa od wartości 7. Kolejne dwie reguły mówią już o tym, by wykluczyć firmy o słabej kondycji płynnościowej, by nie okazało się, że ta niska wycena pokazywana przez CZ to pokłosie na przykład problemów z zadłużeniem. I tak czwarta zasada mówi, że wskaźnik płynności finansowej, czyli relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, powinien wynosić minimum 1,5. A piąta zasada mówi, że zobowiązania długoterminowe powinny stanowić nie więcej niż 110% kapitału obrotowego. Kolejne, szóste kryterium skupiało się już na rozwoju firmy, który miał się przejawiać tym, że spółka przez ostatnie 5 lat regularnie powinna raportować dodatni zysk netto, a ponadto wynik za ostatni rok powinien być wyższy od tego osiągniętego przed 5 laty. Reguła numer 7 dotyczy z kolei wskaźnika cena do wartości księgowej. Według Grahama powinien być niski, najlepiej nie większy niż 1,2, przy czym tu warto dodać, w wartości księgowej Graham nie uwzględniał trudno wycenialnych wartości niematerialnych i prawnych, więc tak podejrzewam, że w przypadku niektórych spółek to może być trochę problematyczne. Zasada 8 mówi już o dywidendach. Graham lubił spółki, które co roku dzielą się z akcjonariuszami zyskiem. W książce Inteligentny Inwestor pisano, że ta regularność powinna obejmować ostatnie 20 lat, no ale myślę, że w przypadku GPW chyba trudno znaleźć takiego rodzynka, więc tak jak wspominałem na początku, no na pewno zbyt sztywno tych wszystkich reguł nie można się trzymać, tylko trzeba je też odpowiednio sparametryzować do warunków, jakie panują na rynku, na którym inwestujemy. I na koniec dwie reguły, ale raczej z kategorii tych miękkich. Dziewiąta. Graham sugerował, by posiadane akcje traktować jak bycie współwłaścicielem danej spółki. Chciał przez to powiedzieć, by podchodzić do tego po pierwsze z dużym zaangażowaniem, a po drugie, by traktować to długoterminowo i nie przejmować się krótkoterminowymi wahaniami cen. Każdy biznes, zwłaszcza niedowartościowany, potrzebuje w końcu czasu, by rozkwitnąć. No a poza tym Graham zwykł mawiać, że inwestor tym różni się od spekulanta, że zarabia pieniądze dla siebie, a spekulant dla brokera. I niech puentą tego materiału i też swoistym podsumowaniem będzie 10. reguła w formie cytatu z samego bohatera tego podcastu. Zanim zainwestujesz, musisz upewnić się, że realistycznie oceniłeś prawdopodobieństwo, że masz rację i że wiesz, jak zachowasz się, jeśli okaże się, że jednak byłeś w błędzie. Tutaj stawiam kropkę, zapraszam do komentowania materiału, dajcie znać, czy taki format wam odpowiada i czy chcecie, by prezentować inne legendy parkietu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.